Dzień dobry Nordic Walkerzy, jest 11:45, witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny trening. Od ostatniego odcinka, kiedy wchodziłem na Sępią Górę w wietrze i w śniegu, sporo minęło czasu, w sumie kilka miesięcy, pomału wiosna budzi się do życia. Dużo się w tym okresie działo i w życiu prywatnym i zawodowym, także tym bardziej się cieszę, że w końcu udało mi się wyjść w teren i jestem tutaj z Wami. Jednocześnie możemy stwierdzić, że minął już rok, od kiedy to pojawił się odcinek pierwszy na YouTubie z cyklu treningi z Aleksandrem Wilanowskim i tym samym jest mi bardzo przyjemnie powiedzieć, że chciałbym zacząć dzisiejszym odcinkiem sezon drugi. W sezonie pierwszym ćwiczyliśmy, traktowałem go tak troszeczkę testowo i wycieczkowo, sporo pozwiedzaliśmy. Kładłem duży nacisk na technikę. Mam nadzieję, że sporo, że część ćwiczeń się Wam przydała. Gdybyście chcieli, żeby któryś element jeszcze powtórzyć, to napiszcie proszę w komentarzach. A tymczasem w sezonie drugim chciałbym zapowiedzieć, że chciałbym zarówno siebie, jak i Was zmotywować do treningów, które będą miały na celu poprawę kondycji, sylwetki i ogólnej siły mięśniowej. Więc będzie więcej ćwiczeń, więcej chodzenia, może chociaż tam też nie było mało, ale spróbujemy sobie zrobić coś na rodzaj programu treningowego z kijami. Zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. Dzisiaj dostałem, słuchajcie, od naszego dystrybutora Gabela w Polsce piękne kijki do przetestowania, także czekajcie, na koniec odcinka opowiem Wam, jak się sprawowały. Wydaje mi się, że jest to w końcu taki produkt, który zasługuje, znaczy w końcu, kije Gabela generalnie zawsze były bardzo fajne, ale tutaj mamy coś, co od dłuższego czasu nie udawało im się wyprodukować, czyli kije w przystępnej cenie z włóknem węglowym i z ostrym grotem do wbijania w podłoże. Także zobaczę dzisiaj, jak się z nimi będzie chodziło. X135, jeśli jeszcze powinien być napis Active. No w każdym razie takie kijeczki mam do testów, za co bardzo dystrybutorowi Gabela dziękuję i chłopaków pozdrawiam. Zaraz znajdę sobie jakieś miejsce i spróbujemy zacząć ten pierwszy trening sezonu drugiego. Jak dobrze wiecie, każdy trening powinien zaczynać się rozgrzewką i kończyć ćwiczeniami rozciągającymi. Zarówno jednych, jak i drugich ćwiczeń trochę Wam już pokazywałem i nie będę na każdym treningu pokazywał już pełnej rozgrzewki, natomiast jak i ćwiczeń rozciągających, natomiast będę pokazywał jedno, dwa ćwiczenia z tej grupy ćwiczeń, które moim zdaniem w danym treningu koniecznie powinny się znaleźć. Pozostałe ćwiczenia uzupełniajcie sobie wedle własnych upodobań o ćwiczenia rozgrzewkowe, rozciągające, które najbardziej lubicie i najlepiej Wam służą. Dla przypomnienia, pod filmem postaram się odnaleźć i wpisać, podać linki do filmików, które pokazują bazę ćwiczeń rozciągających i bazę ćwiczeń rozgrzewkowych. Natomiast jeśli chodzi o to, co pomiędzy ćwiczeniami rozgrzewkowymi i rozciągającymi, czyli część główną, będzie to zazwyczaj propozycja marszu i w połączeniu z pewną, z pomysłem na ćwiczenia, które mogą ten nasz trening urozmaicić. Nie będę zadawał dystansów ani czasów danego treningu, jak i ilości powtórzeń danych ćwiczeń wzmacniających dostosowujcie proszę do swoich możliwości. Jeśli stwierdzicie, że ilość ćwiczeń, które proponuję, jest za mała, zwiększcie i dołóżcie sobie wedle własnych możliwości. Jeśli stwierdzicie, że ta ilość ćwiczeń jest za duża, podobnie możecie ją śmiało zmniejszyć i być może za jakiś czas dojdziecie do momentu, że tę ilość ćwiczeń będzie można zwiększyć i stopniowo jeszcze poprawiać. Także zarówno jeśli chodzi o czas, dystans oraz ilość powtórzeń w danych ćwiczeniach,
to będą tylko sugestie, ale dostosowujcie je proszę do własnych możliwości. Zadanie na dzisiaj: zmasakrować mięśnie ud. Wykonamy dzisiaj łącznie 120 przysiadów i mam nadzieję, że to tylko tak groźnie brzmi. Plan jest taki: 5 minut rozgrzewki w miejscu, 10 minut spokojnego marszu rozgrzewkowego. Po tych 15 minutach zatrzymujemy się i wykonujemy pierwszą serię 2 razy po 20 przysiadów. Kolejnych 15 minut marszu, zatrzymujemy się, kolejna seria 2 razy po 20 przysiadów, kolejne 15 minut marszu, zatrzymujemy się i ostatnia seria 2 razy po 20 przysiadów. Czyli po 45 minutach treningu mamy już wykonane 120 przysiadów, pozostanie tylko ostatnie 15 minut marszu i ćwiczenia rozciągające. Żeby dobrze się do tego przygotować, rozgrzejcie porządnie mięśnie nóg. Dwa ćwiczenia, które powinny znaleźć się w rozgrzewce, to wymachy nóg do przodu i do tyłu. Intensywne wymachy przód, tył, tak? Oraz marsz w miejscu z wysokimi wspięciami na przemian na palce. Do rozgrzewki dołóż dowolne ćwiczenia, które masz ochotę. 5 minut przynajmniej rozgrzewki, 10 minut rozgrzewki w marszu i zaczynamy za chwilę pierwszą ćwiczenie przysiad. Aby ćwiczenia przebiegały zdrowo, zadbajmy o prawidłową pozycję w czasie wykonywania przysiadów. Już pewnie nie raz to pokazywałem, ale przypomnień tego typu nigdy za wiele. Ustawcie sobie w czasie przysiadu, przygotowując się do przysiadu, stopy na szerokość bioder. Kije będą wam w czasie tych przysiadów pomagały, więc wbijcie je sobie na wysokości palców stopy. Przysiad wykonujemy tak, że ręce idą do przodu, a szlachetna część do tyłu, nisko, ale tak, żeby nie schodzić może dużo niżej niż do kąta prostego w stawie kolanowym. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to żeby kolana nie wychodziły przed palce stóp. Czyli nie przyklękamy i nie odrywamy pięt od podłoża, tylko cały czas kolana są nad stopami, nie wychodząc przed palce stóp. Na kijach możesz się wspierać. Tym samym, jeśli ćwiczenie będzie ciężkie, do powtórzenia kolejna seria będzie coraz cięższa, możemy sobie wspomagać mięśnie nóg ramionami. Pięć minut rozgrzewki zrobione, 10 minut marszu rozgrzewkowego zrobione. Pierwsza seria przysiadów 2 razy po 20 zrobione. Przysiadów, chwila odpoczynku i za chwilkę druga seria. W przerwie rozluźnij nogi i jak będziesz gotowy, zacznij drugą serię, ale pamiętaj, że przed nami jeszcze 5. Thank you.
20 zrobione, kolejne 10 minut, 15 minut marszu i znowu postój na kolejną serię. Przysiad. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że już na tym etapie marszu jestem bardzo zadowolony z tych kików. A dlaczego, to o tym opowiem już na samym końcu tego odcinka. No i zostały już tylko dwie ostatnie serie, dwa razy po 20 przysiadów i będziemy mieli te 120 przysiadów zrobionych. Dojdzie. Pilnujcie kolan, pilnujcie, żeby nie wychodziły przed stopy, ręce daleko do przodu, plecy, klatka piersiowa dociska się do kolan, a zacna część tułowia do tyłu. Przysiadamy, nie przyklękamy. Nie wiem ile jest, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1 i została ostatnia seria. Ostatnie 20 przysiadów. Rozluźnij, chwilę odpocznij i za chwilę będzie zrobione. Gotowi, lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 i 120. Zrobione ostatnie 15 minut marszu przed nami i zostaje jeszcze tylko rozciąganie. Ćwiczenie rozciągające, które powinno się koniecznie znaleźć w zestawie ćwiczeń rozciągających po takim treningu, to rozciąganie mięśnia czworogłowego uda, czyli mięśnia przedniego ud. W tym celu złap sobie stopę z ręką, przyciągnij piętę do pośladka, dostaw kolano do kolana i jednocześnie przyciągając piętę do pośladka wypychaj biodra do przodu. Wytrzymaj to ćwiczenie przynajmniej 20 sekund, żeby łatwo Ci było utrzymać równowagę, to dolne końce kijów postaw szeroko i w ten sposób będzie Ci wygodnie. Po około 20-30 sekundach weź głęboki wdech nosem i wraz z wydechem zwiększ zakres tego rozciągania poprzez odchylenie kolana jeszcze do tyłu. Czyli zobaczmy, wdech nosem i z wydechem kolano leciutko idzie do tyłu, ale biodra cały czas pchają w przód. Skoro mamy przednią część mięśni uda rozciągniętą, rozciągnijmy też tylne pasmo mięśni ud poprzez najprostszy sposób w wykonaniu skłon tułowia do przodu. Złap sobie w tym celu kije z tyłu i powolutku wykonaj skłon. Nie uginaj kolan, kolana zostaw wyprostowane. Do takiego momentu wykonaj skłon jak możesz. Jeśli to będzie pozycja taka, że leciutko się tylko skłonisz, bardzo dobrze. Jeśli możesz więcej, to powolutku wykonaj to.
Wytrzymaj to, tą pozycję około 20-30 sekund, tak żebyś poczuł, że mięśnie stopniowo się rozluźniają. Powtórzcie to ćwiczenie w 2-3 seriach. Mięśnie po takim marszu i przysiadach są napięte, zmęczone, trzeba je przywrócić z powrotem do długości, z którą wyruszyliśmy do marszu. Jeśli nie będziemy wykonywać ćwiczeń rozciągających, po pewnym czasie zyskamy, mięśnie się będą przykurczać, zmniejszą nam się zakresy ruchu. W najgorszym wypadku może się to odezwać jakimiś kontuzjami, bolesnościami. Dzisiejszy trening zajął nam mi godzinę 10 minut, 7 km na tarczy, także dość optymalny dystans. Napiszcie, czy trening Wam się podobał, czy było za lekko, czy za mocno. Napiszcie, ile udało Wam się wykonać przysiadów. Jeśli Wam się ogólnie trening podobał, kliknijcie kciuka w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to kliknijcie dzwoneczek, a będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach, na które już teraz serdecznie zapraszam. A zainteresowanych o opinii kiju zapraszam do pozostania jeszcze przed ekranami, bo za chwilkę jeszcze opowiem, jak się z tymi kijami chodziło. Kije, z którymi dzisiaj chodziłem, to Gabel X135 wersja Active i nie wiem, czy to jeszcze działają we mnie endorfiny po treningu, ale w 3 słowach jestem bardzo zadowolony. Słuchajcie, model jak za tą cenę wyśmienity. Na domiar tego wszystkiego i mojego poczucia szczęścia wpływa to, że w końcu dostałem kije Gabela, w których nic nie hałasuje, nic nie brzęczy, co zdarzało się akurat w moim przypadku wielokrotnie w momencie, kiedy testowałem kije tej marki. Czyżby udało się coś poprawić? Widzę jedną małą zmianę w stosunku do wcześniejszych wersji Gabeli. Otóż plastikowy element, gdy wciskamy do rękojeści, a to z niego wydobywały się brzęczące dźwięki w poprzednich modelach, został zmieniony kolorystycznie. Nie wiem, być może jest to też plastik innego sortu, ale on w końcu nie brzęczy. Dzięki Ci, italska, włoska produkcja, żeś nareszcie do tego doszła. Moi drodzy, mamy jedne z fajniejszych, jedne z lepszych, żeby nie powiedzieć, że jedne z najlepszych kijów, czy no podium na pewno, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Możecie się ze mną sprzeczać i dawajcie swoje propozycje, które kije uważacie za lepsze, ale naprawdę stawiam te kije na podium modeli w cenie do 250 zł, czyli takich kijów, które na początek i nawet dla osób średnio zaawansowanych są bardzo dobrym cenowo i jakościowo wyborem. Tutaj mamy wszystko w tych kijach, co nam potrzeba. Będę polecał je naprawdę z wielką chęcią. Jeśli komuś z Was uda się zaobserwować, że rękojeść brzęczy, dajcie mi znać, bo być może to znaczy, że tylko u mnie nie brzęczy, ale wygląda to naprawdę solidnie. To, co na plus od zawsze w kijach Gabel stawiałem, to paski mocujące dłoń do kija. One są jedne z najwygodniejszych, jakie są produkowane. Ten materiał jest naprawdę przyjemny, nie ma szans, że obetrze Ci skórę, a nawet jeśli to Gabel produkuje rękawice, które można wpinać bezpośrednio do kija, więc w ogóle nie ma tematu, są to jedne z lepszych rękojeści. Ten korek, który jest na rękojeści, jest przewygodny, przemiły w dotyku i naprawdę przez całą godzinę marszu nie miałem do niego, a wczuwałem się w to cały czas, nie miałem ani jednego momentu zastrzeżenia, żeby gdzieś mnie coś sprawiło, żeby było niewygodnie, czy żeby coś mnie obtarło. System wpinania, odpinania pasków jest taki, że można go spróbować nawet za jednym palcem odpiąć. Jest to już w większości kijów też udaje się wykonać, na przykład w Fizanie, jak i w kijach Leki. Tutaj też jest to możliwe, zarówno palcem wskazującym, jak i palcem drugiej ręki możemy się wygodnie wpiąć.
i wypiąć. System wpinania pasków do rękojeści jest tutaj akurat od wielu lat sprawdzony, że jakiś taki plastikowy element wciskamy sobie w rękojeść i to działa bez zarzutu, ani razu kompletnie nie było luzu, żeby mi się coś odpięło. Rękojeść po wpięciu bezpośrednio przylega do kija i idealnie trzyma, pozwala na zamaszyste odepchnięcie i cały czas kontrolujemy kijek w pełni. Kije są bardzo lekkie, bardzo dobrze tłumią drgania. To nie jest to wprawdzie co 100% włókna węglowego, ale tu włókna węglowego mamy 35%, więc nie wymagajmy od kija połowę tańszego jak od kija z zawartością 100% włókna węglowego. Nie wymagajmy tego, żeby on nie drgał, ale te drgania są naprawdę minimalne. Osoby zaczynające kompletnie tego nie poczują. To czują tacy fanatycy i psychopaci jak ja, którzy wszystko z kija wyciągają. Natomiast to, co zostało w tym kiju też poprawione i w końcu też mamy w gabelu kijki, które są w tak dobrej cenie z ostrym drotem. I dzięki temu te kije dostały ten przydomek Active, bo X135 występuje też w wersji troszeczkę tańszej, ale z płaskim drotem. Są osoby, które wolą płaskie groty, ale tu mamy grot ostry, który świetnie wbija się w podłoże punktowo, nie ślizga się i możesz być pewien, że każde odepchnięcie będzie pewne i solidne. W zestawie mamy oczywiście nakładki gumowe na kije i przepraszam, że ja mówię z takim podnieceniem, ale naprawdę jestem bardzo zadowolony.